Salon polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Tomasz Siemaniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, były wicepremier i były minister obrony. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Przed chwilą słyszeliśmy piosenkę, którą pan określił, że to może być piosenka dla Baracka Obamy. A co Barack Obama da nam? Mam nadzieję, że włączył trójkę u siebie w hotelu i posłuchał tej piosenki i się poczuł trochę jak u siebie w domu. Ważne, że jest tutaj prezydent Obama, to jego kolejna wizyta w Polsce. Pamiętamy tę sprzed dwóch lat, w bardzo trudnej sytuacji ostrego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i jego bardzo mocne zobowiązania na rzecz bezpieczeństwa Polski i innych sojuszników, za którymi poszły decyzje: ciągła rotacyjna obecność, pieniądze na infrastrukturę, więc myślę, że u kresu swojej Brygada prezydentury pancerna, amerykańska. czekamy, czekamy na te zapowiedzi, oby tak się stało. Myślę, że to jest taki moment, w którym trzeba powiedzieć, że ta prezydentura Baracka Obamy, czasem różnie oceniana pod względem efektów bezpieczeństwa, była bardzo pozytywna, jeśli chodzi o konkretne efekty wzrostu bezpieczeństwa Polski, bo i lotnicy na stałe w łasku amerykańscy i decyzja o tarczy antyrakietowej w Redzikowie, inne decyzje też, właśnie mówię o tym 2014 roku, które pokazały, że Stany Zjednoczone są skutecznym sojusznikiem i zwróciły się do Europy, gdy w Europie znów się zrobiło niebezpiecznie. To zasługa Baracka Obamy, więc puśćcie mu państwo jeszcze więcej piosenek dzisiaj w ciągu dnia. Pytanie nieco osobiste. Jakie uczucia towarzyszą panu dzisiaj, w dniu? jak szczytu NATO, bo to jednak, jak wiadomo, koniec wieńczy dzieło i ten koniec przechodzi do historii. A pan jako minister obrony narodowej był w ścisłym gronie osób, które ten proces, to dzieło rozpoczęły. Są uczucie... jakieś mieszane uczucia? Nie, one nie są Ukłucie mieszane. Ukłucie zazdrości? Nie, nie. Byłem najdłużej urzędującym ministrem obrony po 1989 roku, więc tu nie mam jakichś problemów z tym, że teraz nie jestem ministrem. Mam dużą satysfakcję z tego, że szczyt odbywa się w Warszawie, że przyniesie korzystne decyzje dla bezpieczeństwa Polski. I wydaje mi się, że ta droga, na którą weszliśmy zapraszając w Walii dwa lata temu do Warszawy, to prezydent Bronisław Komorowski sformułował to zaproszenie dla przywódców, dzisiaj znajduje dobry finał. Ale też byłem na dwóch szczytach, właśnie w Walii, właśnie w Chicago, mam tę świadomość, że szczyty są co dwa lata każdy jest ważny, każdy chciałby, żeby był historyczny, ale to dopiero z perspektywy czasu widać czy wydarzenie jest historyczne czy nie, więc cieszmy się, bądźmy dumni z pięknej Warszawy, pięknej Polski, którą zobaczą światowi przywódcy, ale też miejmy poczucie, że szczyt minie, następny będzie za dwa lata, za cztery i Czyli świat szczyt się minie będzie zmieniał. nie jest szczególny. Nie mówię o tym, że jest szczególny dla nas, bo u nas i decyzje dotyczą bezpieczeństwa naszego kraju i sąsiadów, ale czy on nie jest szczególny ze względu na sytuację, w której jest NATO i na, i na te decyzje, które dotyczą światowego bezpieczeństwa, a nie tylko naszego regionu? Dwa lata temu w Walii też wszyscy mieliśmy poczucie, że szczyt jest szczególny i sytuacja jest szczególna. Przecież trwały walki w Donbasie, przecież. Państwo islamskie wtedy odnosiło ogromne sukcesy, więc ja wolę, kiedy historia ocenia tę szczególność. Dla nas jest bardzo ważny, bo zapadną korzystne decyzje dla bezpieczeństwa Polski i jest ważny, bo pokazuje, że na to odnalazło swoją siłę i kierunek. Cztery lata temu w Chicago, gdy się rozstawaliśmy, głównym tematem było: co z NATO po Afganistanie? A świat i życie przyniosło nowe zagrożenia. To źle, że tak się stało, ale NATO na szczytach walijskich i warszawskim potrafi odnajdywać właściwe środki do działania i właściwą strategię, i taką ma witalność, której bardzo potrzeba. A czy zmienia się kategoria naszego członkostwa po tym szczycie, na tym szczycie w tych dniach? Nie podoba mi się bardzo taka fraza, że Polska była członkiem na to drugiej kategorii, a teraz będzie członkiem pierwszej kategorii. Od pierwszego dnia byliśmy członkiem pierwszej kategorii i tę kategorię nie Formalnie wyznaczają nawet, no tak, politycy. Ale moralnie. No to proszę zapytać żołnierzy, którzy służyli w służą w Kosowie, służyli służą w Afganistanie, w strukturach NATO, świetnie oceniani, z polskimi dowódcami w, w kierownictwie, czy się czuli w którymś momencie, że są żołnierzami NATO drugiej kategorii? Czy te działania, które na to podjęło w 2014, tysiące żołnierzy obecnych w Polsce i ćwiczących, to by świadczyło o tym, że Polska jest y, członkiem drugiej kategorii. Czy decyzja o tym, żeby szczyt NATO był w Warszawie, podjęta dwa lata temu, to ona jakoś wyznaczała tę kategorię? Wydaje mi się, że tutaj ci, którzy mówią o tej drugiej kategorii, na ołtarzu takiej bieżącej polskiej polityki, na ołtarzu y, takiego samochwalstwa, y, składają dwie ofiary właśnie Y, tę pozycję wojskową polskiej w NATO, no i sojuszników. No, y, oni nigdy nie traktowali nas jak y, członka drugiej kategorii. Nie ma w NATO członków drugiej kategorii. To, czy w danym miejscu jest infrastruktura NATO, jest oczywiście bardzo ważne, walczmy o nią, ale to nie przesądza o tym, czy jest się członkiem tej czy innej kategorii. Wszyscy w NATO są równi. Czy według pana obecność międzynarodowych batalionów NATO u nas, w Litwie, w Łotwie, y, będzie symboliczna czy więcej niż symboliczna? Czy ona będzie znacząca też militarnie? Ona jest znacząca oczywiście politycznie. To jest tysiąc żołnierzy. Dla jednych to będzie bardzo mało, ale w tej... na tej mapie bilansu to oznacza, że na stałe będą sojuszniczy, sojuszniczy żołnierze w Polsce. I... Zapytam kolokwialnie, czy można było wycisnąć więcej? Najważniejsze dla Polski jest to, że w ramach artykułu 5 zostały opracowane plany ewentualnościowe obrony Polski. One przesądzają o tym w jaki sposób dziesiątki czy setki tysięcy żołnierzy przyjdą Polsce z pomocą i to jest najważniejsze. Ta obecność rotacyjna batalionów, tak jak stworzenie szpicy, tak jak rotacyjne ciągłe ćwiczenia, jak jednostka sztabowa w Bydgoszczy, to wszystko są elementy wspierające budujące obecność trzeba walczyć o następne to jest dla mnie jasne że A o, o co można jeszcze walczyć Ja sądzę że Magazyny ciężkiego sprzętu, bo dziś żołnierzy przerzuca się łatwo, sprzęt trudniej. Myślę, że Bałtyk i o to trzeba walczyć, zabiegać, powinien stać się w większym stopniu morzem zainteresowania NATO. Tak jest od niedawna. Zabiegaliśmy o to bardzo mocno. Budujemy tarczę antyrekietową w Radzikowie. Na pewno. Warto mocno też i w naszych narodowych działaniach postawić na obronę powietrzną, w tym przeciwrakietową, więc pracy nie zabraknie. Szczyt NATO w Warszawie kończy pewien ważny etap, ale natychmiast zaczynają się następne. Kto w bezpieczeństwie. Własnego państwa osiada na laurach i uważa, że wszystko jest załatwione, ten traci. Świat się zmienia bardzo szybko i NATO musi być elastyczne, a Polska musi być pełnym pomysłów, nowych inicjatyw, członkiem NATO. Pan uważa, panie premierze, że niedawna decyzja o takim bardzo konkretnym i czynnym włączeniu się Polski do walki z państwem islamskim była niepotrzebna? Niezrozumiały był termin, bo. Ta sprawa była przedmiotem różnych dyskusji od blisko dwóch lat, więc nie wiem dlaczego... Zapadła ta decyzja akurat kilka tygodni przed szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży. Nie jest prawdą to, co mówił minister Macierewicz w Sejmie, że to minister Schetyna miał się do czegokolwiek zobowiązać. Owszem, rozmowy były. Pan minister Schetyna, ja to pamiętam, mówił na początku 2015 roku, że nasza obecność będzie inna niż dotychczas, że może się zwiększyć, a to dotychczas to oznaczało pomoc humanitarną. No tak, ale... W toku 2015 roku podjęliśmy inne decyzje kontakcie oczywiście bliskim z sojusznikami, z Amerykanami. Zwiększyliśmy kontyngent w Afganistanie. Zdecydowaliśmy się, to była bardzo trudna dla nas decyzja i politycznie i wojskowo, że w 2020 roku będziemy państwem ramowym dla tak zwanej szpicy NATO. Kontynuujemy misję... Co to znaczy kolejnych... państwem ramowym dla szpicy NATO? Bo teraz mówimy o państwach ramowych, o tych czterech batalionach. No tak, A co znaczy... Państwo ramowe to znaczy takie, które za wszystko odpowiada. Musi wystawić tę jednostkę, zgromadzić przedstawicieli innych wojsk, zorganizować całą logistykę, i dla nas, oczywiście. Jesteśmy zobowiązani, że to na pewno nastąpi tak, od 2020 roku. To, to już, Że ten rok to już będzie takim rokiem naszego dyżuru przez rok, tak jak inne państwa dyżurują. Jesteśmy w takiej wielkiej szóstce europejskich sojuszników NATO, o których o to poproszono, bo to trzeba mieć i potencjał. Dla nas wątpliwości były dwa jakiego rodzaju, no i właśnie te logistyczne, ale przede wszystkim polityczne, czy szpica NATO, która została pomyślana? też jako recepta na zagrożenia na wschodzie, na wojnę hybrydową. Czy to powinno być tak, że ważny, duży, ale jednak kraj wschodniej Europy ma sam za to odpowiadać i niejako trochę fragmentaryzować to bezpieczeństwo. Ale ponieważ nalegano, ponieważ Stany Zjednoczone Wielka Brytania zapewniły, że mocno się włączą w tę szpicę w 2020 roku, już na to zdecydowaliśmy. Więc to były w naszym przekonaniu ważniejsze rzeczy niż otwieranie kolejnego frontu, jakkolwiek oczywiście małego, ale jednak kolejnego w postaci walki z tzw. państwem islamskim. Czyli rozumiem, rozumiem, że Pan uważa, że to nie było konieczne, ale tak w czambu pan tego nie potępia. Nie, nie potępiam, bo to cały czas było na stole i być może zaszły jakieś nowe okoliczności. Mówili o tym przedstawiciele rządu, choć choć tak bym powiedział dość chaotycznie, bo nie uzyskaliśmy odpowiedzi na pytania. To opozycja prosiła o informacje rządu. Te informacje były takie zdawkowe, przypadkowe, gdzieś przez media. Ale... A czy ten wniosek w ogóle był potrzebny? Jak pan teraz z perspektywy tych dni go ocenia? Czy coś, coś dał o... wnioskowo o tym nieufności dla ministra Macierewicza? To no, jest rola opozycji chcieliśmy pokazać mocno, że to jest zły minister i że każdy dzień jego funkcjonowania jest zły i tyle i ta cała hałaśliwa retoryka ze strony urzędników pisu, że to jakaś zdrada, że faksy z Kremla przychodzą, jest bardzo nieprzyzwoita i niestosowna. To jest prawo opozycji. Mamy prawo w każdym momencie oceniać ministrów, a szczyt NATO to nie jest szczyt Antoniego Macierewicza wbrew pozorom i wbrew propagandzie. Minister wspominałem, byłem na dwóch szczytach. Wiem, jaką rolę ministrowie obrony odgrywają. Gospodarzem jest prezydent. I tutaj ja złego słowa o działaniach prezydenta, w kwestii prezydenta Andrzeja Dudy, w kwestii bezpieczeństwa NATO, więźniów transatlantyckich nigdy nie powiedziałem. Bardzo dobrze oceniam jego działania i zawsze mówię: więcej Andrzeja Dudy, mniej Antoniego Macierewicza. I naprawdę to będzie dobry dzień dla bezpieczeństwa Polski, kiedy Antoni Macierewicz przestanie być ministrem obrony. A co powie? No, właściwie już wiemy, co powie prezydent Andrzej Duda Barackowi Obamie o konflikcie wokół Trybunału, bo o tym też ma być fragment, część rozmowy, ale czy to wystarczające? Dzisiaj czytamy o tym w wywiadzie dla Rzeczpospolitej, że powie, że um, część, część opozycji nie uznaje tego, że wygrał ugrupowanie, które chce no, urządzać. Teraz Mówię z pamięci, świat po swojemu i że właściwie jeśli chodzi o ten konflikt, to rozpoczęła Platforma. Czy to będzie wyjaśnienie? No i że, i że przede wszystkim ta nowa ustawa uwzględnia dużo zaleceń Komisji Weneckiej. Czy to będzie wystarczające? Już teraz króciutko proszę. Tu do mnie za prezydenta Baracka Obamę mówić, ale... Przyjedzie po lekturze w Air Force One New York Timesa, gdzie Jarosław Kaczyński jest określony jako klon Putina, który zagraża demokracji. Więc ja nie sądzę, żeby jakieś łatwe wytłumaczenia mogły tutaj zadowolić prezydenta Obamę. Nie wiem, czy będzie się w to mocno angażował. Tematem szczytu to jest co innego. Natomiast w swojej wie i o sytuacji w Polsce jest bardzo dobrze poinformowany. Dziękuję bardzo. Tomasz Siemoniak, były wicepremier i były minister obrony, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.